Telewizja w Polsce, Michał Karnowski. Dobre wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Obie strony politycznego sporu w kongresie zmierzają do kompromisu w sprawie pakietu pomocy dla Ukrainy. Propozycja doradców Donalda Trumpa, by zamiast pakietu czysto pomocowego włączyć w to też pożyczki, zyskuje poparcie i staje się takim dobrą podstawą do dalszych rozmów. Minister, były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił na antenie telewizji w Polsce o wadze tej amerykańskiej pomocy dla walczącej z barbarzyńskim najeźdźcą Ukrainy. To jest absolutnie sprawa niezbędna z punktu widzenia Ukrainy. Ukraina cierpi cały czas na deficyt uzbrojenia, a w szczególności amunicji. Pieniądze, które mogą popłynąć ze Stanów Zjednoczonych, a w konsekwencji również uzbrojenie, są kluczowe już nie do tego, tak jak w zeszłym roku mówiliśmy, żeby Ukraina mogła kontrofensywę przeprowadzić, ale do obrony, ponieważ dzisiaj to niestety ukraińskie siły zbrojne znajdują się w defensywie, a Rosjanie coraz mocniej na wielu odcinkach frontu naciskają. I wszystko wskazuje na to, że przygotowują się do kontrofensywy. Inny były minister w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, Paweł Jabłoński, był gościem Neo TVP i zdziwił się tym, co zobaczył. Spójrzmy na wpis w internecie, który zamieścił. Spodziewał się, że w TVP będzie mógł obejrzeć sygnał program TVP, ale chyba jest on tak słaby, że jak się okazało, w TVP leci sygnał TVN, a w tym programie akurat ciekawa pozycja, the traitors, zdrajcy. Co się dzieje na zapleczu tej władzy? O tym Adam Bodnar mówił na antenie telewizji jednej ze stacji komercyjnych. Można powiedzieć, że się poskarżył. Tylko się tak zastanawiam, dlaczego, skoro tak mogę tutaj, dlaczego pan mecenas, pan poseł tak apeluje głównie za pomocą Twittera, a nie po prostu wyśle pismo, tak? Tak mi się wydaje, że tutaj można by wysłać po prostu zwyczajne pismo, ja bym zareagował, a tak to, jakbym tu powiedział, od razu ten Twitter. Tak na baczność, tak pana stawia, na przykład, tak, że uważasz, że powinien pan złożyć wniosek w tej sprawie, żeby neosędziowie oddali pieniądze. Neosędziowie z KRS-u i neosędziowie z Sądu Najwyższego. Między innymi. To jest faktycznie jeden z tych wniosków, który został przedstawiony przez zespół do spraw rozliczeń. W tej sprawie jestem w kontakcie z prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet się widziałem w zeszłym tygodniu z panem Mariuszem Haładyjem, który szefuje prokuratorii. I o ile wiem, prokuratoria przygotowuje kompleksową opinię, na ile to jest w ogóle możliwe prawnie. A naszym gościem jest pan premier Piotr Gliński, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor. Witam serdecznie, panie profesorze. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. I powiem tak, tak sobie myślę, no mieliście w czasie swoich rządów wiele problemów, ale taki twitterowy nadzorca w postaci jakiegoś mecenasa G, no nie funkcjonował jednak. To znaczy, jak ktoś kogoś ochrzaniał, to chyba w cztery oczy, a nie w ten sposób. No, widzimy teraz wiele nowości w polityce, tak, począwszy od tego, że Polska przestała być demokracją, a skończywszy na tego rodzaju, no to jest czarny humor, prawda, że oni nawet w tej zorganizowanej grupie przestępczej, która przejęła władzę w Polsce, no przejęła demokratycznie, tu nie możemy mieć zastrzeżeń, natomiast niestety realizuje to właśnie w taki sposób, jak zorganizowane grupy przestępcze to robią, to jeszcze tam się cały czas buzuje pod dywanem i najróżniejsze frakcje realizują, no, w taki też i komiczny sposób często swoje interesy, albo też próbują zaistnieć, bo ja myślę, że to jest raczej, no, ten pan mecenas G, no, jest wyraźnie na aucie i próbuje cały czas zaistnieć, bo on na przykład też podobno przyszedł do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie damy z Gronostajem i w sprawie zakupu kolekcji Czartoryskich. Próbuje to odgrzewać, to, co było wielokrotnie badane, cała transakcja była w pełni transparentna. To są takie trałowe kontrole, to znaczy oni tak naprawdę, mając tylko jakieś medialne afery bardzo często, a chcąc zaspokoić oczekiwania swoich wyborców i też, no, jakoś utwierdzić może część wyborców albo przekonać, że mówili prawdę o poziomie zepsucia rządów PiS, szukają czegokolwiek, to jak szukają, rozumiem, czegokolwiek, tak? Z użyciem najróżniejszych metod i instytucji wysyłają Krajową Administrację Skarbową, no, Instytut Kultury, no oczywiście nieocenioną instytucję pana Banasia, i czasami się kompromitują, bo efekty tych wszystkich kontroli są, no, oczywiście pozytywne, albo czasami są tak prymitywnie zafałszowane, że, no, ręce opadają, prawda? Bo ja czytam te wnioski NIK-u co do różnych instytucji, na przykład w
w kinematografii, gdzie no, wydawałoby się, że przecież mogą nas, nie wiem, no, postawić przed sądem ostatecznym za to, że zrobiliśmy film o Pileckim, teraz Monte Cassino, film o Monte Cassino, też przecież to wszystko nasza praca, ponad 300 różnych filmów historycznych, bardziej czy mniej udanych, no ale to było naszym obowiązkiem, żeby wspierać tego rodzaju. Jasne, one miały produkcje, swoje wady, błędy, ale jednak tak, ta kultura narodowa żyła, prawda? Czasem raport, błędem, czasem sukcesem. I raport NIK-u jest wielką laurką, chociaż na podstawie jednego zupełnie dyskusyjnego prawnie i nie będącego żadnym nieprawidłowością czy przestępstwem, zwolniono Śmigulskiego, szefa Polskiego Instytutu Filmowego. No ale Sienkiewicz zwolnił już 17, znaczy zwolnił, wyrzucił bezprawnie 17 dyrektorów Instytucji Kultury. Oni się do sądów odwoływać będą? W większości chyba się odwołują, bo ja nie z wszystkimi mam kontakt bieżący, zresztą to nie jest moja rola, no instytuty są niezależne, mówię o instytucjach kultury, dyrektorzy są niezależni i z tego co wiem, wielu się na pewno odwołuje, bo tam wszystkie te odwołania są bezprawne, ponieważ w Polsce jest takie prawo, zresztą nie przez nas ustanowione, jeszcze w latach 90. ta główna ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej została przyjęta, że dyrektorzy mają dość dużą autonomię i mają przede wszystkim kadencję. I te kadencje można tylko pod pewnymi warunkami przerwać. No, Sienkiewicz tnie równo z trawą, kłamie, manipuluje, opowiada jakieś głupstwa o powodach zwolnienia, między innymi jak ktoś się nie zgadza z linią rządu, to on zwalnia, prawda? Nawet tak jest napisane w jednym zwolnieniu, prawda, że w rozmowie albo jak profesor Żaryn, nacjonalistą jest. Tak, jest ultranacjonalistą. I proszę państwa, on wymieniał, mówię o panu pułkowniku Sienkiewiczu, że 40 milionów poszło na organizacje ultranacjonalistyczne i w tych organizacji jest na przykład Hufiec ZHP Kielce, albo Dom Weterana, albo Dom Osób Niewidomych. No, bo takie granty na takie dzieła to jako były przekazywane przez Fundusz Patriotyczny i to są ultraprawi, to już nawet nie nacjonalistyczne, ale ultranacjonalistyczne instytucje. ZHP Kielce. No. To jako podharcmistrz jestem ultranacjonalistą, ale panie profesorze, panie premierze, czy co na to ludzie kultury? No bo ten dym wyborczy opadł, nakręcone emocje opadły i teraz tak, budowaliście tu muzeum, tutaj film, tu naprawdę się działo, a teraz wszystko stop. No, kolejne sukcesy ministra polegają na tym, że on albo kogoś wyrzuca, albo coś mówi, że nie zbuduje, odwołuje. Czy to im smakuje? Czy to tym celebrytom smakuje? Czy to ludziom zwykłym ludziom kultury, często, prawda, ciężko pracującym, biednie żyjącym, którym się za rządów PiS-u jednak takie są relacje mocno poprawiło? No, czy im się to podoba? Czy zareagują? No, to jest pytanie do nich. Tak, Sienkiewicz, jak powiedziałem, no co najmniej 17 dyrektorów zwolnił albo w tej chwili jest w trakcie. Ja naliczyłem z 5 odwołanych inwestycji gigantycznych. A nie, no inwestycji jest około 20 odwołanych. A już 20. Jest, oczywiście, bo są także mniejsze, na przykład chociażby oddział Muzeum Podlaskiego w Okopach, tam gdzie miejsce urodzenia księdza Popiełuszki. Parę lat żeśmy przygotowywali razem z Fundacją Rodziny Popiełuszki ten projekt i to projekt zaawansowany. Myśmy to wprowadzili do Muzeum Podlaskiego, które jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury, żeby instytucjonalnie i profesjonalnie to zrobić. I to jest też zatrzymane, ale takich mniejszych projektów jest zatrzymanych bardzo dużo, ale też i większe, takie, które naprawdę są oczywiste, ale przecież to też samorząd... i przygotowane. No to... na przykład Muzeum Historii Naturalnej, ten mój konik, prawda? Tak. Myśmy doprowadzili do tego, że jest działka. Działka już jest w posiadaniu Muzeum Techniki i tam miało być nowy dział, nowy budynek Muzeum Techniki, Muzeum Historii Naturalnej. Polska Opera Królewska, też już po konkursie międzynarodowym. Piękne miejsce, bo tam nie ma drzew, więc nie ma żadnej wycinki. To jest jakby taki wyrostek robaczkowy, końcówka łazienek tam przy Myśliwieckiej, nie główne łazienki, więc nikt tam nie chce niszczyć kultury ani przyrody. Ale oni Polski nie lubią, nienawidzą? To jest taka mentalność. My przecież wiedzieli, że tam pieniędzy nie było. Na cele publiczne pieniędzy w tym rządzie nigdy nie było. No i w związku z tym tną także, czy też po kulturze. Ja się tylko śmieję trochę z taką satysfakcją.
myślę, że pozytywną, że oni nie są w stanie wszystkiego zniszczyć. Myśmy naprawdę za dużo tyle żeśmy zrobili i rozpędzili, że oni przecież wiele rzeczy już musieli zaakceptować, no chociażby Pałac Saski, no tam jest niestety tylko niebezpieczeństwo, że mogą to robić w sposób oszczędnościowy. A takiej rzeczy jak odbudowy Pałac Saski nie można robić za pomocą styropianu czy, prawda, dykty, klej, papier. To musi być zrobione według odpowiednich reguł konserwatorskich i dlatego nie można na tym oszczędzać. Niestety pewne tam sygnały dobiegają, że mogą to robić oszczędnościowo i wtedy atrapa jakaś powstanie. No ale także no, zaakceptowali z wielką dumą chyba, bo chcą tam zrobić też uroczystości związane z prezydencją polską, no nowy gmach Muzeum Historii Polski, znaczy nowy i jedyny. Tak, piękny. Panie premierze, ale też dzieją się rzeczy szatańskie, można powiedzieć, dziwne, no w każdym razie może niektórzy mówią, że wymagające egzorcyzmów, a może to są egzorcyzmy, pokazuje na redakcyjnym tablecie wypędzanie pisowskiego ducha z Zachęty. Tak, to jest historyczny gmach. Nieoceniona pani Anda. No ale liżą te schody, tak naprawdę liżą fizycznie. Idzie tam konserwatysta rzekomy Kowal, Paweł Kowal, i mówi, jak fajnie było. Idzie tam też minister Sienkiewicz. Co to jest? Jakiś komentarz pana do tego, do tych scen. Takie mamy towarzystwo rządzące w Polsce. Z jednej strony to są ludzie, którzy stosują metody gangsterskie, ponieważ i to nie tylko w stosunku do dyrektorów instytucji kultury, ale także coraz więcej informacji dobiega, że oni startują takie metody gangsterskie, mówię, siłowe przejmowanie, szantaż, przekupywanie. A tak na rodzinę. To jest stosowane i wobec rodzin na przykład, czyli w prywatne życie się ingeruje, ale także wobec instytucji prywatnych. Coraz więcej informacji jest, że to dotyczy najróżniejszych instytucji prywatnych, no chociażby tych, którzy mieli wycofywać reklamy z jakiejś tam telewizji, prawda, czy też bardzo niepokojące informacje. Ja tylko ostrzegam, przecież to wszystko zostaje, są świadkowie. Oni o tym mówią. To wszystko będzie rozliczane. Jakby pan to nazwał? To jest reżim? To jest rodzaj takiej dyktatury nowego typu, prawda? Bo ona operuje także olbrzymią siłą medialną i olbrzymim wsparciem politycznym z Zachodu, prawda? No przecież dzisiaj nawet też jeden z kolegów mówił o ambasadorze amerykańskim, bo niestety to dotyczy obecnej administracji. Także zamyka się oczy na to, że w Polsce demokracja jest łamana, prawo jest łamane, konstytucja jest łamana, zwyczaje demokratyczne są łamane. Przecież my nie mamy odpowiedniej reprezentacji w Sejmie. Już nie mówię o tym skandalu z dwoma posłami. Prezydium Sejmu. Ale prezydium Sejmu. Na komisjach sejmowych, gdzie jest instytucja powoływania specjalnych komisji na żądanie opozycji, to jest w demokracji zawsze jakiś taki bezpiecznik, też tego nie realizują. Tak. Przedstawiciele resortu sobie nie przychodzą i tyle. Nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi. Także to jest naprawdę rzeczywistość całościowo. Czy wybory samorządowe... A jednocześnie nic im nie wychodzi. 100 konkretów do niczego. 3 komisje, które miały, prawda, robić afery, okazuje się, że to wszystko mokre kapiszony są. Zresztą myśmy o tym wiedzieli. To tylko ten dym medialny, który między innymi przez Tusk realizował, miał wszystko zasłonić, prawda? Opowiadał coś nawet u prezydenta o Pegasusie. O Pegasusie okazuje się, że średnio około 100, prawda, wykorzystania Pegasusa w 40-milionowym kraju rocznie. No. Tak, tak. To rzeczywiście się rozpada, jak takie spróchniałe jakieś artefakty gdzieś po 200 latach. Natomiast czy wybory samorządowe, tak na koniec, panie premierze, pana opinii były jakąś wyrazistą żółtą kartką? Czy one są dla pana jako doświadczonego polityka jakimś znakiem nadziei z tego punktu widzenia właśnie walki o wolność, walki o pewną przestrzeń ewidentnie dla innych tak, poglądów? Ewidentnie tak, chociaż my musimy oczywiście być ostrożni, to jest kwestia pokory, bo tak, nie wszystko jest jasne, dlaczego tak czy nie inaczej, no ale myśmy uzyskali mniej więcej taki sam wynik bez mediów publicznych jak 5 lat temu. Obroniliśmy sytuację w kraju niedemokratycznym, prawda? W kraju, gdzie no, nagonka medialna i nagonka polityczna z użyciem sił i pieniędzy zagranicznych była niebywała, prawda? I jest cały czas. To jest moment, w którym można powiedzieć, plus, że Prawo i Sprawiedliwość nie da się złamać po tych wyborach, tak można... I oczywiście, i to jest psychospołecznie dla nas silne wzmocnienie. Przede wszystkim dla ludzi na dole, dla tych, którzy no, często no, nie mają dostępu nawet do tych naszych mediów, które na szczęście funkcjonują tak jak tu u państwa i możemy się wypowiadać, możemy się bronić, którzy są często w trudnej
sytuacji, bo dla nich to jest na pewno nadzieja i dla naszych wyborców, którzy bardzo odważnie stanęli na wielu demonstracjach i to wsparcie żeśmy czuli, za co bardzo dziękujemy. Ale ja myślę, że żółta kartka jest przede wszystkim prawie pomarańczowa, to jest to, że ponad 6 milionów ludzi, którzy byli jesienią i na wyborach, prawda, no i zdecydowali niestety o zmianie, tej tragicznej zmianie dla Polski w moim odczuciu, w tym momencie w ostatnich wyborach samorządowych odmówili i wsparcia dla tej uśmiechniętej, obłudnej władzy, bo widzą tą obłudę. Myślę sobie, że oni po prostu, te 6 milionów ludzi nie chce uczestniczyć w przestępstwie, które się dokonuje w Polsce. Nie chce być współodpowiedzialny. Ale też, panie premierze, ile razy to tak można, nie wiem, nabrać ludzi oszukiwać, partnera czy przyjaciela, że tym razem na pewno posprzątam, albo tym razem na pewno gdzieś pójdziemy, albo że będzie akademik za złotówkę. No raz można nabrać. Te frazy Tuska, uroczyste, prawda, po raz któryś, zaklinanie się, wam mówię, ja obiecuję. Bardzo dziękuję. Premier Piotr Gliński, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Telewizji w Polsce. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję po krótkiej przerwie państwu. Telewizja w Polsce i dalej. Kolejne informacje, kolejne komentarze. Naprawdę dużo się w Polsce dzisiaj dzieje i, jak powiedział przed chwilą mój gość, rozstrzyga.